Dzień dobry Państwu, witam w programie Pytanie do Prezydenta i przypominam, że pytania do prezydenta i jego zastępców możecie Państwo wysyłać na adres pytanie do prezydenta@um.opole.pl. A naszym dzisiejszym gościem jest wiceprezydent Opola, pan Maciej Wujec. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W Pana jurysdykcji jest bardzo dużo rzeczy. Zagospodarowanie przestrzenne, architektura i budownictwo, nieruchomości, obsługa inwestorów i oświata. Ale ja bym chciała zacząć od tego ostatniego tematu, czyli od oświaty. No bo koronawirus niestety istnieje w naszym życiu już od jakiegoś czasu i w tej chwili już zamykane są niektóre szkoły, przedszkola. Czy placówki oświatowe są wystarczająco zabezpieczone na ten czas epidemii? W tym obszarze działania miasta, który dotyczy oświaty, naszym priorytetem do tej pory była edukacja. Teraz oprócz edukacji mamy bezpieczeństwo, czyli mamy bezpieczną edukację i na tym się skupiamy. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego opracowaliśmy nasze wytyczne dla szkół. Na tej podstawie powstały takie regulacje wewnętrzne, które są zaimplementowane w poszczególnych jednostkach, poszczególnych szkołach i przedszkolach. One jakby dotyczą dwóch obszarów, dwóch kwestii głównie. Z jednej strony tego, w jaki sposób zachowywać się w samej szkole, w jaki sposób uczniowie i nauczyciele powinni postępować w takiej swojej bieżącej działalności po to, żeby właśnie bezpiecznie móc pracować i uczyć się, a z drugiej strony mamy procedury postępowania w przypadku faktycznie już zagrożenia albo przypadków choroby COVID-19. I w tym pierwszym obszarze, to znaczy tego bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa, no skupiamy się na tym, żeby uczniowie, nauczyciele w jak najmniejszym stopniu mieszali się ze sobą, a przebywali ze sobą tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne. Więc większość zajęć we wszystkich szkołach odbywa się po prostu w jednej klasie. Jeżeli to tylko jest możliwe, nie ma apeli, nie ma takich większych spotkań. Poza klasami i nauczyciele, i uczniowie przebywają w maseczkach. Oczywiście ręce są dezynfekowane. To też częstotliwość tego zależy, dezynfekcji od już specyfiki danej szkoły, ale samo przemieszczanie się na przykład na korytarzach też jest zorganizowane w taki sposób, żeby nie dochodziło do mieszania się uczniów. Naszym priorytetem po prostu jest i bezpieczeństwo i uczniów, i nauczycieli i jak najmniejsze rozprzestrzenianie się tego zagrożenia w postaci choroby. Natomiast jeżeli już pojawią się takie przypadki, no to też mamy ścisłe procedury w takim zakresie. Jeżeli jest w ogóle podejrzenie wystąpienia jakiejś choroby, dziecko ma pewne objawy, które mogą wskazywać na przeziębienie, bez rozstrzygania jakie to jest, to takie dziecko jest izolowane, specjalne pomieszczenia są przygotowane, wzywani są rodzice. No i potem postępowanie już zależy od tego, czy faktycznie jest zarażenie COVID-em, czy nie. Współpracujemy tutaj w sposób bezpośredni z sanepidem, stosujemy się do wytycznych sanepidu. Dyrektor po otrzymaniu wytycznych sanepidu występuje o zgodę do organu prowadzącego, czyli do nas, na konkretne postępowanie. I to może polegać na tym, że na przykład klasa lub kilka klas jest objęte specjalnym nadzorem przez sanepid, a w innych przypadkach no, po prostu kwarantanna i to ona może dotyczyć całej klasy, ale całej klasy i rodziców uczniów z tej klasy. I takie przypadki też w Opolu mamy. Na szczęście nie jest ich w tej chwili dużo. To jest to 6 przypadków w szkołach. Jeden przypadek okazał się fałszywym alarmem, całe szczęście. No jak na taką ilość jednostek oświatowych, tak naprawdę około setki jednostek oświatowych funkcjonuje w Opolu, łącznie z przedszkolami i takimi jednostkami wspomagającymi oświatę. 20 tysięcy uczniów, ponad 3 tysiące nauczycieli, to na razie procentowo odpukać nie jest jakaś większa liczba i zagrożenie.
Ale uczniowie wyjątkowo, to dziwne czasy, bardzo chcą chodzić do szkoły. Mają mieszane uczucia i mieszany sposób było to oceniane i przez uczniów, i przez nauczycieli, to nauczanie online. Czy to jest jakaś ostateczność, jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną, czy będziemy próbować wdrażać w razie czego uczenie hybrydowe? Jakie są plany na ten rok? My jesteśmy przygotowani technicznie, organizacyjnie na to, żeby przejść albo do nauczania hybrydowe, albo całkowicie na nauczanie zdalne. Natomiast no, chcielibyśmy tego uniknąć. Natomiast to jest wszystko uzależnione faktycznie od rozwoju sytuacji. Na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby, żeby w jakimś większym stopniu przechodzić na takie nauczanie, a w zasadzie nawet nie ma możliwości prawnej na to, żeby na takie nauczanie przejść. Tak jak mówię, my jesteśmy technicznie przygotowani i w przypadku zwiększenia się zagrożenia będziemy przechodzić na takie nauczanie, natomiast w chwili obecnej nie ma potrzeby. Faktycznie jest to duża wyrwa w psychice dziecka i w nauczaniu dziecka, to widać po wynikach matur. W związku z tym to nie jest optymalne rozwiązanie albo złe rozwiązanie, przede wszystkim w dłuższej perspektywie nauczanie takie masowe, zdalne. Tutaj mamy wyrwę w edukacji, ale także też w psychice i dziecka, i nauczyciela. Także to prawda, chyba szczególnie teraz dzieci cieszą się, że powracają do szkoły. Jednak szkoła jest taka, nauczyciele też, szkoła jest też po prostu miejscem, w którym takie życie społeczne też kwitnie. I to jest też bardzo ważne w edukacji, mimo wszystko, mimo tego, że żyjemy w takich czasach, gdzie wiele kontaktów międzyludzkich jest online'owych, nie chciałbym, żeby tak szkoła w dłuższym okresie wyglądała. Mam nadzieję, że ta epidemia jak najszybciej ustąpi. No, chyba nikt by nie chciał. Od edukacji, od oświaty przejdźmy jeszcze do inwestorów, ponieważ jest to trudny czas, nie tylko w oświacie, ale też dla biznesu. Jak wygląda sytuacja z inwestorami? Czy są zainteresowani, czy przybywają tacy inwestorzy do nas, do Opola, tak jak kiedyś, czy czekają na rozwój sytuacji i ten COVID-19 gdzieś tam stopuje ich decyzję? Pomimo tego, że mamy do czynienia ze światową recesją, to trzeba sobie powiedzieć, że w chwili obecnej świat wszedł w taką recesję. Ona nie jest jakoś specjalnie głęboka, tak jak na te okoliczności, ale mimo wszystko następuje pewne przewartościowanie i na rynkach, i w myśleniu o inwestycjach. Ale pomimo tego mamy bieżące kontakty z inwestorami, którzy są zainteresowani tym, żeby rozwijać się w Europie tak naprawdę. A my mamy na tyle dobrą ofertę inwestycyjną, że jak ktoś chce się rozwijać w Europie, no to zawita pewno do Opola. Mamy bardzo dobrze przygotowaną ofertę inwestycyjną. No mądry biznes inwestuje w takich ciężkich czasach, albo przynajmniej myśli, albo buduje sobie ścieżkę rozwoju. I faktycznie pomimo pandemii prowadzimy rozmowy z dużymi inwestorami. Mam nadzieję, że one zakończą się decyzjami w najbliższym czasie. A mamy tą strefę ekonomiczną naszą, bardzo dobrze rozwiniętą w tej chwili, ale czy jakieś inwestycje będą planowane też w innych rewirach Opola? Może Pan zdradzić? My skupiamy się na tym faktycznie, żeby wspierać naszą strefę ekonomiczną w takim sensie przestrzennym. Natomiast no, biznes rozwija się w różnych częściach miasta, całe szczęście w różnych częściach miasta. Na przykład na południu w dzielnicy Metalhem. Tam biznes rewelacyjnie poradził sobie z takim kryzysem przestrzennym, funkcjonalnym obszaru po byłych zakładach chemicznych. I my w ten obszar teraz inwestujemy ponad 30 milionów złotych w taki układ drogowy. To też jest duże wsparcie dla tego biznesu i tam powstają nowe firmy, a te, które tam istnieją, się rozwijają. To są świetne przedsiębiorstwa, także to mamy świetną ofertę inwestycyjną i szukamy takich kluczowych inwestorów, którzy mogą się lokować na 100 hektarach. Natomiast dbamy też o ten biznes w innych lokalizacjach i nawet o ten biznes wirtualny, bo teraz coraz więcej jest biznesu w sieci. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypominam, że pytania do prezydentów możecie Państwo wysyłać na pytanie do prezydenta@um.opole.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był wiceprezydent Opola Maciej Wujek.